Dzień dobry, ludzie. Dzisiaj powiem wam troszeczkę, opowiem o pewnym przypadku. Otóż rozmawiałem jakiś czas temu z mamą Asa, która nie może doprosić się o diagnozę u specjalistów, ponieważ ta diagnoza jest w jakiś sposób blokowana przez specjalistę, lekarza, czy też psychologa, czy też pedagoga, tego nie wiem, który wyklucza u jej syna zespół Aspergera, powołując się na to, że uwaga, zespole Aspergera nie występuje myślenie abstrakcyjne, wyobraźnia nie działa tak jak u osób NT. I objawem tego u jej synka, tego wykluczenia, jest fakt, że potrafi bawić się wyimaginowaną, wymyśloną solniczką. I na tej podstawie ta specjalistka czy specjalista wyklucza zespół Aspergera. Nie mogę przyjąć, że na pewno tak właśnie było, natomiast zakładam, że mogło coś takiego się zdarzyć i zdenerwowałem się. Zdenerwowałem się dlatego, że nie jest osobą profesjonalną taka, która bez poważnej diagnozy, bez zespołu orzekającego, bez zespołu diagnozującego, samodzielnie, bez testów żadnych nawet, jest w stanie stwierdzić coś takiego po teście solniczki. Okazuje się, że w naszym pięknym kraju są miejsca, gdzie za pomocą testu solniczki diagnozuje się manię lub niemanię zespołu Aspergera. I tutaj taka analogia przyszła mi na myśl, bo często posługuję się, jak wiecie, analogiami, że kiedyś był taki pogląd, zresztą dalej jest, że samoloty, które zostawiają na niebie takie kreski, smugi kondensacyjne, mówiąc językiem lotniczym, to tak naprawdę nie są smugi kondensacyjne, tylko są to, słuchajcie, pyły, chmury gazów, które są rozsyłane przez koncerny i państwa zachodnie po to, żeby kontrolować Polaków. No więc tak się ma mniej więcej obecność solniczki na diagnozie zespołu Aspergera. I teraz wyśmiewam ten przypadek i staram się go nagłośnić, bo ten przypadek głosi, że niektórzy, w cudzysłowie, specjaliści są, wciąż tkwią w świecie mitów o zespole Aspergera i autyzmu. I teraz drodzy specjaliści, drodzy profesjonaliści, drodzy lekarze, drodzy psychologowie, część z was niestety nie wie o tym, że w ostatnich 20 latach troszeczkę się zmieniło, jeżeli chodzi o diagnozę autyzmu. Zmieniło się też o diagnozowaniu zespołu Aspergera i to, co kiedyś leżało w powijakach, czym jest zespół Aspergera, to już dawno nie funkcjonuje. Proponuję aktualizację wiedzy, ponieważ mój profil skupia, mój fanpage skupia w tej chwili ponad 5,5 tysiąca ludzi związanych z zespołem Aspergera i to jest źródło informacji czasem o wiele szersze niż niejedna placówka psychiatryczna i niejeden szpital. I to jest źródło informacji, gdzie masa osób skarży się niestety i na nauczycieli, i na lekarzy, i na samych siebie, i na swoje asy. Ja bronię poszczególne grupy, które są związane z zespołem Aspergerem, natomiast czasem muszę wyraźnie powiedzieć stop. I ten mój apel musi powiedzieć stop. Stop specjalistom, którzy nie aktualizują swojej wiedzy. Stop specjalistom, którzy nie potrafią
uderzyć się w pierś i powiedzieć: dosyć tego. Ja muszę zaktualizować swoją wiedzę. Ja muszę się dokształcić. Ja wiem, że nie posiadam wiedzy. Wiedza specjalistów to również wiedza z zakresu tego, czego nie umiem, czego nie wiem. I to właśnie różni prawdziwego specjalistę od osoby, która tylko się na takiego kreuje. Specjalista wie, czego nie wie. I zachęcam was, drodzy specjaliści, żebyście wzięli się w garść. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to przynajmniej żebyście opanowali rzecz następującą. Nie można w pojedynkę stwierdzić zespołu Aspergera. Po to są zespoły orzekające o zespole Aspergera, zbieżność tych słów przypadkowa, aby razem właśnie, bez względu na swoją specjalizację, przedyskutować, czy dane dziecko, czy dana osoba dorosła posiada zespół Aspergera, czy też nie posiada zespołu Aspergera. A nie starać się w pojedynkę dokonywać cudu testem solniczki. A tłumacząc tą analogię związaną z solniczką i z wyobraźnią, i nawiązując do wyobraźni u zespołu Aspergera, osoba z zespołem Aspergera może mieć wyobraźnię, może mieć nawet bujną wyobraźnię. I dowodem na to niech będzie przypadek domniemanego Aspergera Alberta Einsteina, Isaaca Newtona oraz osób, które aktualnie również przyznają się do tego, że mają zespół Aspergera. To jest Eminem, to jest Bill Gates, to jest Leo Messi. Otóż, jeżeli ktoś ma chociaż trochę pojęcia o mózgu i o funkcjonowaniu mózgu, o tym, czym jest inteligencja i jej składnik tej inteligencji, jakim jest myślenie abstrakcyjne, to wie, że Messi nie osiągnąłby sukcesu, gdyby nie miał wyobraźni. To samo się tyczy Billa Gatesa, to samo się tyczy Eminena. Tylko dlatego, że ich kreacje najpierw powstają w wyobraźni, a potem mogą się urzeczywistnić, te osoby osiągnęły nie lada sukces. Aby Messi wykonał akcję za pomocą piłki, on musi wyobrazić sobie, gdzie ta piłka idzie, gdzie ta piłka jest. To wie nawet dziecko. Trzeba sobie wyobrazić, gdzie ta piłka ma się znaleźć. A więc tutaj zaprzęgnięte są te obszary umysłu w prawej półkuli, w większości przypadków, te obszary umysłu, które odpowiedzialne są za wyobraźnię. I podobnie się ma sprawa u Billa Gatesa, który stworzył genialny wręcz system Windows, który opanował wszystkie komputery. Czy wy wierzycie, drodzy w cudzysłowie specjaliści, że Bill Gates nie stworzyłby tego bez wyobraźni? A Eminem, który jest raperem, który w ciągu sekundy potrafi kilkadziesiąt sylab powiedzieć, czy Eminem jest osobą, która nie tworzy? To jest muzyk. On używa wyobraźni, zanim cokolwiek stworzy. Więc słuchajcie, ja specjalnie prowokuję, mówiąc do was, specjalistów, bo oczywiście są lekarze, są psychologowie, są pedagodzy, którzy stale na bieżąco analizują literaturę, czytają, dokształcają się, budują sobie opinie wśród swoich pacjentów, wśród klientów, z którymi się spotykają. Ale są osoby, które pozostały niestety ze swoją wiedzą sprzed 20-30 lat i ze swoich zabetonowanych przekonań nie robią w tej chwili nic. Specjalista to osoba, która ma dystans do tego, że czegoś nie wie. Ja również nie uważam się za osobę, która wie wszystko o zespole Aspergera, ale po to mam swój fanpage i po to mówię, co ja czuję, co myślę i po to pytam inne osoby na tym fanpage'u, co one myślą, co one czują, aby skonfrontować swoją wiedzę z wiedzą innego człowieka o zespole Aspergera. Uważam, że jestem mądry waszą mądrością, którą wy się dzielicie ze mną na fanpage'u.
jestem mądry waszymi przypadkami, które opisujecie i dajecie mi do myślenia, że nie każdy przypadek jest podobny do mojego. I to wam chciałam powiedzieć. Drodzy lekarze, drodzy psychologowie, drodzy pedagodzy, drodzy rodzice i nauczyciele. Uczcie się i zaktualizujcie swoją wiedzę. Dziękuję. Do widzenia.